Hej, ja z tej strony Elek i ja. I ten drugi, no. I ten drugi, Staszek, siema. To jest bardzo regularna seria i jak to przystało na mnie, bardzo regularnego youtubera, który bardzo regularnie wrzuca odcinki. Kontynuujemy coś, co zaczęliśmy w grudniu. 18. Tak, 18, żeby nie było, że 17, tak? 2018 grudzień zaczęliśmy sobie grać w coś takiego, jak nie widzieliście pierwszego odcinka! Albo drugiego, albo trzeciego, albo czwartego jeszcze. No, albo piątego, bo od piątego wznowiliśmy teraz tą naszą serię, powiedzmy. I próbujemy coś tam nowego zdziałać, więc mamy już jakiś plan, Staszek tam wymyślił coś genialnego, przestaliście się słuchać mnie, więc może w końcu gdzieś zajdziemy. Nie, no spoko, w sumie z tym opóźnieniem to tak, wiesz, to ja też trochę zawaliłem, bo ty mówiłeś już w lutym, że jesteś gotowy, a ja tak, no dobra, mamy czas, nie? No i czerwiec. No, wiesz, ja nie mówię o opóźnieniach, tylko bardziej o opóźnieniach mózgu mówisz przecież. No. O krzywych planach. Krzywe plany. Ale po co ty idziesz tam daleko na stołówkę? Nie wiem, bo ja ciągnie mnie do żarcia po prostu już. Po prostu wejdź za bramkę, widzisz checkmark, wychodzisz. Dobrze. Ja już czekam na ciebie. Ty. Wsadzony tam, gdzie trzeba. Sprawdzali kolesiowi szafki, ja zapomniałem o tym, że w ogóle tak się tutaj dzieje. Dobra, słuchaj. Breakfast jestem time. Na miejscu. Po breakfastie co jest? Mamy czas, możemy iść. Drop time, możemy go olać. Chodź, ja jestem już przy Dobra, plakacie. Dobra, biorę cutter, biorę dwa śrubokręty i lecę. Ogólnie plan jest taki, że mamy nadzieję, że tam, gdzie próbujemy się dostać, jest przedmiot, którego potrzebujemy, żeby uciec. I optymistyczny, nie, worst case scenario, nie, ty tak mówisz zwykle, że nie ma. A best case scenario, że uciekamy dzisiaj, jak zdobędziemy ten przedmiot. Teraz zademonstruj, jak ściągasz ten plakat. Słuchaj, bo to... Zrobiłeś to już dzisiaj, wczoraj. Bo to działało dobrze. Zrobiłeś to już. E się ściąga. Ma 60%. Zakrywaj, bo to ten typ chodzi, zaraz wyjdzie na sobie. No jest! Spacją. Czekaj. Sterowanie w tej grze jest najgorsze. Jest straszne. Tak. Dobra. Teraz to. Odkręcamy. A starczy ci na odkręcenie drugiego śrubokręt, żeby mieć? Nie! Co? No co robisz? Czemu? Co? Czemu a ja chciałem tam wejść, a on właśnie ściąga to. Co jest grane? Dobra, to wiesz co, wyjdź na zewnątrz i tu wpuszczę cię, żeby było łatwiej. Jezu, sterowanie w tej grze to jest coś niewiarygodnego. Za dużo klawiszy tu jest. No patrz, on mi to odciąga! Co jest? Załóż to. Załóż to na dziurę. Wiesz co, może wchodźmy... Poczekaj. O, wchodźmy od tej strony. O, jest to mówię, z nią! Co? Zakładaj! Zniszczyłem to! Nie mam go! Zakładaj! Nie mam go! Zniszczył się! Ej, serio! To się zniszczył! Najgorzej! Jak to się zniszczył? Czekaj, poszedł sobie! Ty, poszedł sobie, głupek! Jaki fart! Co? Ej, trzeba zrobić nowy na szybko. Fastem. Nie, dobra, wkładaj się do tej dziury i dziabaj tam, póki mamy czas. Nie tu! To jest straszne. Ej, naprawdę! Dziabaj. Ja będę na czatach będę stał. No i co zrobisz? Co zrobisz, jak przyjdą? Co im zrobisz? No co? Ucieknę! Panie władzo, to nie tutaj. To tam. Tak. Ta dziura to jest taki rodzaj plakatu, takiego, no, rodzaj feng shui, savoir vivre, gdzie autor chciał przedstawić po prostu wewnętrzną pustkę. O nie. O, damage repaired? Czy to oznacza, że za chwilę przyjdzie tutaj ktoś i dostaliśmy 3 gwiazdki? Jak tu przyjdzie ktoś i zamknie tę dziurę, to wiesz, co to oznacza? Że ktoś z nas będzie to zamknięty na wszeczasy. Wiem. Idzie! Wyłaź z dziury! Wyłaź z dziury szybko! Idę! Wyłaź szybko! Idę! Wyłaź! O nie! Nie wierzę. Nie zdążyłeś wyjść! Jak to nie? No zobacz, co on zrobił. Ej, jestem obok ciebie. Ale wiesz, co to oznacza? O. Ja nie mam z sobą kill-offu. Idź po kill-off do mojej... O Jezu! Musisz mi wpuścić, nie mógł kill-off. Poczekaj, wypuść mnie, ja muszę pójść po kill-off. Bo wtedy nie wyjdziesz. I przynieś ci jeszcze jeden śrubokręt? Nie, starczy, wiesz? Mam jeden cały jeszcze nowy. Ale co starczy? Uwiąd? To ja nie mam, nic z nim nie zrobię. Co? Starczy uwiąd. Ej, dostaniemy jeszcze gwiazdki za job time teraz.
Tak. I są psy. O nie. Najgorzej. A to jest free time teraz może? Free time. Ale 4 gwiazdki, zaraz będzie lockdown. Ty wiesz co? Ja potrzebuję taśmy, bo inaczej mi się zepsuje kill off, jak będę kopał. Także jesteśmy mocno w dupce. Sorry bardzo. Musisz tam poczekać. Spoko. Ja mogę się przebijać dalej. To dawaj, działaj. A ja muszę znaleźć taśmę klejącą. Już jestem po drugiej stronie. Desk otwieram. Dobra. Czekaj. Dobra, otwieraj. Zobacz, co jest w środku. Jak coś tu wywalisz na zewnątrz. AI module. To jest nam potrzebne! A to jest nielegalne czy legalne? Jest legalne. O, to wywal to na ziemię, to nikt tego nie powinien zebrać. Ale gdzie na ziemię? Wiesz, ja to w ogóle, wiesz co, ja to w ogóle wezmę. O, to jeszcze lepsze jest, to po prostu pójdę i wezmę od ciebie, tak, i schowam do biurka, tak, to będzie... Tak, weź to, chodź. Dobrze, dobrze. Ja tutaj zamknę tą kratkę, bo i tak to nie musimy się tam dostać już, nie? Nie. Nie, już nie, jak mamy module, to super. Dobra. Okej, siema. Hello. Okej. Super. Ale mega. Dobra, wypuść mnie jeszcze raz. I idę szukać spot. Czy wiesz co? Nie powinno być tak. A co jeżeli się zabije po prostu o tą kratkę elektryczną? To przyjdą po ciebie, ty właśnie, a masz coś nielegalnego ze sobą? Mam śrubokręt, chodź weź go. Ale to śrubokręt pies ganiał, niepotrzebny nam jest. Wentcover też. Też nie. Dobra. Dawaj, weź się tam sponiewieraj, bo chciałem, żebyś ty jednak ganiał, nie ja, no bo... Weź się tam sponiewieraj. Ej, ogarnąłem, byłem po drugiej stronie, ty nie, no co? Przepraszam, a kto nie zdążył wyjść? A... No właśnie. No właśnie, no i tak to jest właśnie. Nie masz dowodów. Ale dobrze. Nie mam. Znaczy mam, zapis wideo, chyba że zyknie, to wtedy nie mam. Dobra, słuchaj. Plik mi się zepsuł. Co? A, co? Jezu, weź mnie, nie strasz, że nagranie ci się nie nagrało, bo to jest straszne by było. Osiągnęliśmy coś! Dobra. Wyrazłeś już? Zabiłeś się? Tak. Exercise time jest. Jestem po drugiej stronie, idziemy na exercise time, żeby nam nie doszło więcej tego. Ja jestem czysty, nic przy sobie nie mam. Okej. Dobra, a ja powiem ci, to ja pójdę poszukać... O kurcze, to jest tutaj. Wiesz co? Jest szansa, że twój odcinek będzie trwał niecałe 10 minut. Nie będziesz mógł reklam włączyć, sorry, ale... O nie! Co? Przerażający. Jeżeli byśmy... Słuchaj, jak będziemy się wystarczająco długo żegnać, to da radę. Dobra, spoko, bo jeżeli weźmiemy ten moduł i go wsadzimy, ja ci go dam, żebyś ty wsadził, bo ja się boję... Czekaj, wezmę go ze sobą. Tylko go nie strać, błagam. Poczekaj, ja ci go dam... Nie, lepiej nie, lepiej nie przy tym typie. No. Masz, no, dobra. Okej. I poczekajmy, aż exercise pójdzie. Czyli będzie teraz pewnie pryskanko na twarzanko. O, decrusting? Co? Decrusting. Jaki dick? Decrusting. A, żerdzewiejący... decrusting. Żerdzewiejący. Odrdzewianko. Sorry, ja z angielskiego jestem, wiesz... Kurczę, tutaj ten elf tak śpi za tym, myślałem, że to jakiś pies leży zwinięty z ogonem takim. Zostaw go! No i co mu robisz, jak jest nieprzytomny? Chodź do tych. Ja tylko wyglądam. Chodź. Uroczo wyglądasz, jak śpisz. O Boże. O Jezu. Czekaj, ja ci otwieram drzwi. Okej. Dobra. Wchodzisz. No, co jest? Dobra, wchodzisz? No. Przycisk, dobra, też wchodzę. I teraz wkładaj moduł. Co? Czekaj, spokojnie. Chipset musimy zrobić. Jeszcze. A. Wychodzimy. Okej, wyłaź. Czyli jeszcze chipset jest do zrobienia. Roll call, o nie, najgorzej. Ale jesteśmy na zewnątrz, dobra. I to jest legalne, nie? Na pewno. Co? Tak, to co masz jest legalne, nie zgub. Na pewno. Nie zgub, bo nie wygramy. Dobra. To weź, trzeba sprawdzić w ekwipunku, tam gdzie się kraftuje, jak się robi chipset. Chipset. Musi jakoś być chipset. O, jest! Clay? Widzę. Ostatni, 70 plus ostatnia pozycja. Tak, widziałem. Czekaj, ile mam IQ? Mam 70. Chyba dam radę. O, to super, ja nie mam, ja głupszy mam jestem. Clay. I mam chipset, clay. Mogę zrobić. Masz chipset? Mam wszystko. Montuj. Lecimy tam, chodź. Dobra. Go. Chyba, że teraz jakiś inny moment będzie, ale to może być... To jest najważniejszy moment tej gry. Czekaliście na to pół roku. Pół roku. Dobra. Dobra. Ja mam więcej siły. Okej, otwieraj. Dobra.
Czekaj. Job time? Chrzanić. Uciekniemy. Nie zdążą skończyć. Co jest? Ale... Dobra, dawaj. Dobra. Wsadź. Tell me where to go? We need... Co? We need... What? USB stick, Santa. Chodź, job time. Nie wiem, tam... Ja się boję pytać, co tam na nim jest, nie? Dobra. Santa z USB stick. Kurczę. To muszą być fantazje świętego Mikołaja z tymi, z elfami. Jak nic, skoro on to na USB sticku trzyma. Mówię ci, on jeszcze jakiś zakodowany. Jezu, ale to myślałem, że to już jest koniec i będzie po prostu weź chociaż sobie zarób kasę, co? No dobra. Będziesz biednym człowiekiem. O Jezu. Wiesz, mnie żadnego wiesz, tak nie stresowała jak dzisiaj. Wiesz, tylko takie foldery. Coś tam, wiesz. Elfy, prezenty dla dzieci, coś tam dalej i tak dalej. Jelonki. I nagle folder nazwany. No jelonki, teraz... jelonki to miał być ten dziwny folder. Aha, jelonki ten dziwny folder. Dobrze, to teraz powiedz mi o co chodzi z tym USB, bo ja nie wiem. A nie, to skąd ja mam wiedzieć? Aha, to jesteśmy w dobrym momencie gry, nie wiemy co trzeba zrobić. Wiesz co, bo on musi gdzieś być schowany, to jest znowu jakaś funkcja random. Nie. Bo tego nie da się skraftować. Przeszukałeś wszystkie? Albo to jest gdzieś... Nie mów, że znowu trzeba będzie szukać przedmiotu, jak ostatnio żeśmy grali. Chyba tak. O, ej, Boże. Podobno naprawiali RNG, albo to jest w jakimś jednym ustalonym. Może. Ale to pytanie, gdzie? Nie wiem, ja już patrzę wszędzie. O, dobra, panowie, dobra. I panie. Panie ale myślisz, chyba. Ale to było napisane, że to jest tego, świętego Mikołaja, tak? Tak, czyli to musi no to być w jakimś jego sensownym miejscu, nie wiem. Kurde, i znowu weź szukaj. Ja przeglądam wszystkie te, czy nie ma gdzieś tego przypadkiem. Ale nie widzę. Ale które to jest z tego... Santa's USB stick. To się tak nazywało? Santa USB stick, tak? Coś takiego. Oh my god. Czekaj, tutaj jest ta hurtownia cała. Dobra, to co, to obszukujemy teraz cały teren znowu? A gdzie w ogóle święty Mikołaj ma swoje miejsconko? Nie wiem. Job instructions. Ej, job ej, supplies. Słuchaj, bo my się tak wiesz. No. We got rattled. Co jeżeli tam jest po prostu jakaś skrzynka? No tam jest skrzynka, możesz wejść, bo tam jest jedna skrzynka, ale ona jest taka ogólnie dostępna. A to nie, to nie będzie to. Tutaj są renifery. Ty, Elek, chodź, chono do mnie. Na chwilę. Okej, idę. Bo widzę takie miejsce. O, na dół teraz. Chodź. I zobacz. Tu jest święty Mikołaj i on ma swój desk. I zobacz, ma też desk za czerwonym... Ty wbił do środka. Nie ma nic. Ale zobacz, za czerwonymi drzwiami jest nobody's desk. No jakie jest szansa, że tutaj nie jest to, co potrzebujemy? On to otworzył! Biegnę! Tak, zamknięte i tak. Ten tak jest zamknięty. To jest tylko animacja. Spokojnie. Hamsko. No. Ale ty, ej, to trzeba wziąć robotę Woodmana. A nie trzeba. Dawaj, kill off! Lecimy tam! Mam kill off zrobiony. Jezus, możemy się przekopać, jasne. Mam kill off zrobiony. Jesteśmy ustawieni. Ja też mam kill off. Kozak. Serio? Ale to potrzebujemy i tak tego. Potrzebujemy magazynu i coś, żeby zamknąć te dziury przecież. Chyba, że tam będzie już to, co trzeba. Tam ktoś będzie właził. Aha, chyba, że bierzemy i od razu uciekamy z tym. No dajesz, to nie może być daleko. Dobra, idę za tobą w takim wypadku. Mam nadzieję, że twój kill off uda radę w ogóle, bo jest, to jest pierwszy poziom, no, tak? To jest pierwszy poziom, ale na 100% ma, nie? Dobra, kopaj, ja będę mówił, idzie tutaj, o, dzień dobry, jak tam przynieś swój kill-off, bo on nie da rady, tak? On tak ledwo się zniszczy. Fuck, ale mój to jest 30% zanim się zniszczy, ja nie wiem, czy dam radę. Spokojnie da radę, to zostanie tak na styk. Dobra, to będzie na USB stick. 16%. Na styk, rozumiesz, USB styk, nie wiem, czy załapałeś, więc... O nie, ja za bardzo teraz jestem ostrożny, żeby się w coś nie wkopać głupiego, typu wiesz. Dobra,
Ale kończy się, o nie, i co teraz, co taki teraz będzie teraz termin? Co będzie teraz? Szybko, chodź! Teraz jest dinner time! Próbuj, 16%! Złapali mnie z kilofem, bo przecież są psy! Psy wyczuły, że mam nielegal! Po kilofu! Koniec kilofu! No koniec to, kilofu! No to pięknie. No. A nie mogę ci go zgarnąć? Ja tutaj, no wykup tutaj. Go, wykup go! Zostawiłem! Dobra, dobra. Dobra. Pies. Nie, pies go nie, weźmie. Pies go weźmie. Pies go jechał. Shit! O Boże, damage found, o nie. Ty weź idź na dinner time, to będzie tylko pół gwiazdki. Byłeś już? Nie zdążę. Chwila. Biegnij żryć. Masz 23 minuty, 22, 21. Dasz radę, ja też zdążę. Ja jestem już, dobra. Jezus Maria. Słuchaj, to póki można, ja zbieram itemy, które się... O, pies, idź. Pójdź. Ty, ale nie jest najgorzej, bo teraz musimy zrobić jeszcze raz kilofu, tylko najgorzej, że od początku, więc trzeba łom. Dobra. Zmarnowaliśmy oba kilofy. Dobra, tak, no, ale mam już drewno i... O, candy cane. O nie. O nie. No, tyle w Minecrafta grał, a nie wiedział, że kilofu mu się zepsuje. Ho, 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 no weź. Tutaj są jakieś, kurcze, złomiarskie, a nie... What? Dobra. Lockdown, o! A wiesz dlaczego? Bo był damage, czyli damage był i prawdopodobnie oni się wkurzyli na nas teraz. Bo zobaczyli dziurę w ścianie i... No i cóż, od razu wiedzą, że to nasza wina, no. Pachnie to blachą. Ej, słuchaj, psy mnie ominęły, psy przestań. Mnie ominęły, psy mnie ominęły. Ty bije mnie, skubany! Nie, przestań! Go. No nie! Co tam się dzieje? Nie, on mi się wdupił przez drzwi otwarte, no zamknięte, znaczy co? Jakby się wdupił przez otwarte, rzeczywiście achievement. Achievement get slim guy. Achievement get... nie, jak to było? Enter through opened door. Achievement get. Enter the matrix, nie? Ty, ten kot, ten pies chodził w siadzie. On se wyciera dupsko. Ewidentnie. To był typozujący pies. Jaki on ci, pies to robiący? Typozujący. Co? Nie wiesz, co to... Słowo. Czekaj. Ty naprawdę nie wiesz, co to jest typoze? T myślnik pose? Tak. Pozycja T? Tak. To jest jakaś pozycja typu, nie wiem, najeźdźca? Nie. To jest pozycja, w której domyślnie robią postacie 3D, żeby móc je potem dać im kości. A, tak, to jasne, oczywiście, ukrzyżowanie, Jezus, no. Biblia, jasne. To był typozujący piesek, on pokazywał ci swoją dominację. Czyli Jezusa na początku typozowali, już od początku jak ukrzyżowali, to stamtąd jest, tak? Ja nie wiem, może. Ja myślę, że po prostu im się tak łatwo kości układały, ale to chyba wiesz lepiej, no co ja będę... Jak dobrze, że to będzie twój demonetyzowany odcinek, a nie mój. Yes! Chyba, że to wytniesz. Rewelka. Ale jest plan. Jest plan zdobyć kilof, przekopać się i może tam jest stick Santa Clausa. Ej, co najważniejsze, jest progres, mamy plan. Jest. Plan, który jest tak. Prosty jak konstrukcja bardzo. Młotka z Tesco. Prosty jak ta tutaj leżąca obok mnie ścierka do podłogi. Okej, kończymy. Dzięki za obejrzenie. Widzieliście pierwszy odcinek? To fajnie, bo... A drugi? Poprzedni był wczoraj u Staszka. To lećcie obejrzeć. Wczoraj. Aha, nie, bo ten obejrzeliście. To lećcie obejrzeć następny. Jutro też u Staszka będzie, bo kiedyś to musimy w końcu skończyć. Tak, jutro powinien być, no. No. Tyle. Będzie. Cześć! Pa!